Rozpoczyna się bardzo długi majowy weekend. Większy ruch widać nie tylko na drogach, ale też w sklepach. W tym roku wystarczyło wziąć 3 dni urlopu, a w zamian mieć aż 9 dni wolnego. Plany mieszkańców aglomeracji, jak co roku, są podobne. Ja już jestem po majówce. Byłem w Mediolanie, właśnie wróciliśmy z żoną. No, a na razie na te kolejne dni na razie nie mamy planów. Ale będzie odpoczynek pewnie. No na pewno. Może przy domu jakiegoś grilla się zrobi, o ile pogoda pozwoli. Jedziemy nad morze. Tak, także właściwie tyle. Dużo dni tam spędzicie? Do 3 maja będziemy tam, także nie wiem ile, 5? 5 chyba tak. No w pracy. To nie będzie czasu na odpoczynek. Nie, no będzie, no weekend jeszcze jest. Sobota, niedziela. Grill będzie, grill na ogródku. I co na tym grillu? Nie wiem, bo zaczynamy się odchudzać, proszę pana, więc chyba drobiowo coś i jarzynowo coś. A w tym roku zostajemy chyba w domu i wyjeżdżamy nad morze, ale po majówce, żeby uniknąć tłumów. Do majowego weekendu przygotowują się też organizatorzy transportu publicznego. Spore zainteresowanie biletami widać już m.in. w kolejach śląskich. Nasi pasażerowie są tutaj tradycyjni. Jeśli chodzi o mieszkańców województwa śląskiego, to przede wszystkim tym kierunkiem, który zwykle bywa obierany w czasie długich weekendów, są oczywiście Beskidy, co bardzo nas cieszy. W związku z tym ta nasza oferta jest też odpowiednio dostosowana do wymogów naszych pasażerów. Staramy się, żeby nasze składy były w tym momencie dostosowane do tego wzmożonego ruchu w tym kierunku. Podobnie jest w przypadku dalszych podróży. Większe zainteresowanie biletami widzi też PKP Intercity. Na ten moment zwiększona liczba miejsc pojawi się w ponad 200 pociągach. Z dodatkowych wagonów skorzystają podróżni wyruszający z Katowic m.in. do Gdyni, Przemyśla, Warszawy, Krakowa czy Kołobrzegu. Liczba dodatkowych wagonów będzie jeszcze się zwiększać w kolejnych dniach. Natomiast ci, którzy w podróż wybiorą się samochodem, muszą liczyć się z tym, że mogą spotkać się z korkami. Utrudniona może być jazda przede wszystkim w kierunku południa kraju, bo na autostradzie A4 trwają remonty. W wodzisławskim szpitalu został dziś otwarty oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem geriatrycznym. Został tu przeniesiony ze szpitala w Redutowach. Wcześniej trzeba było przeprowadzić kapitalny remont. Dwie takie bolączki były największe. Pierwsza to ten dostęp do diagnostyki. Niestety my musieliśmy stamtąd z Redutów wozić tych pacjentów na pełną diagnostykę do Wodzisławia. Chociażby na komputer, na tomograf komputerowy, prawda? To wydłużało podjęcie decyzji odnośnie diagnozy i leczenia. I druga sprawa, no sam socjalny, sam socjal, jeśli chodzi o pobyt pacjenta. No. Sale bez węzła sanitarnego. W budynku zainstalowana została winda i urządzenia umożliwiające higienę pacjentów leżących. Na oddziale dostępnych będzie 45 łóżek. Do dyspozycji pacjentów będą sale jedno- oraz wieloosobowe. Komfort dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego, no jest ogromny. To są stosunkowo małe łóżka, przepraszam, to są stosunkowo małe sale. Każda ma swój węzeł sanitarny. Każda sala ma system przyzywowy, każda sala ma instalację tlenową. Dla komfortu i dla bezpieczeństwa pacjentów też na korytarzach jest monitoring, żeby można było obserwować tych pacjentów. Są dwie sale wzmożonego nadzoru, gdzie też jest monitoring i sala izolacyjna. Do nowo wyremontowanego oddziału pacjenci będą przyjmowani od 1 maja. Specjaliści z tego oddziału będą leczyć chorych na schorzenia układu pokarmowego, oddechowego, krążenia czy chorób powodujących anemię. Remont budynku wodzisławskiej interny jest początkiem inwestycji w tej placówce. Inwestycją, którą teraz po zakończeniu będziemy realizować, to remont oddziału ginekologii i neonatologii w budynku głównym naszego szpitala. W planach jest też budowa łącznika pomiędzy dwoma budynkami szpitala. Remont i wyposażenie oddziału wewnętrznego szpitala w Wodzisławiu kosztowały około 7 milionów złotych. Nie ma dobrych informacji w sprawie stanu zdrowia 8-letniego Kamila z Częstochowy, który jest leczony w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Dziecko nadal jest w ciężkim stanie, a rokowania są niepewne. Wybudzanie Kamilka zostało wstrzymane z powodu ponownych problemów infekcyjnych. Długo nieleczone, rozległe rany oparzeniowe, których chłopczyk doznał, powodują u niego zakażenie całego organizmu, połączone niestety z niewydolnością wielonarządową.
przy tak poważnym przebiegu choroby oparzeniowej takie problemy zdarzają się często i są do przezwyciężenia. Kamilek pozostaje więc cały czas w śpiączce farmakologicznej na oddziale intensywnej terapii. Przypomnijmy, 8-letni Kamil trafił do szpitala na początku kwietnia, po tym jak znęcał się nad nim jego ojczym. Chłopiec miał wiele złamań, a także oparzeń. Zarówno ojczym, jak i matka dziecka zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Mierzący 3 metry wysokości Adam Małysz wrócił do domu zdrojowego w Wiśle. Były skoczek w całości wykonany jest z plastycznej czekolady. Oficjalnego odsłonięcia swojej cukierniczej podobizny dokonał sam orzeł z Wisły, który przyznał, że odwiedzał artystę w jego pracowni podczas tworzenia figury, a ostateczny efekt zrobił na nim ogromne wrażenie. Narty oczywiście są prawdziwe, ale jak popatrzymy na buty szczególnie, no to my jak byliśmy w pracowni, to myśleliśmy, że faktycznie są buty Jalasy, które gdzieś tam były wypożyczone ode mnie z galerii, że to są te buty, bo tak są dobrze zrobione. Ja myślę, że wiele szczegółów, no nawet sam później numerek, który artysta wykonał, bo jak byłem, to jeszcze nie było tego numerka, no to pokazuje, że tak naprawdę drobiazgowe szczegóły, czyli gdzieś tam zagniecienie, gdzieś tam jakiś rowek, który przechodzi, przeszycia i tak dalej, no trzeba przyznać, że faktycznie jest to duży artysta. Małyszów dwóch stanęło obok siebie dzięki 4-miesięcznej pracy cukiernika Damiana Wiśniewskiego. Artysta przyznaje, że najtrudniejsze było odwzorowanie twarzy skoczka i nadanie jej realizmu. Sam Małysz zwrócił uwagę na niezwykle szczegółowo wykonane oczy, dłonie czy charakterystyczny wąs. Cukiernikowi zależało również na tym, aby twarz pana Adama była wesoła. Sugerowałem się tutaj jak najbardziej informacjami, wydrukami z internetu. Powstała całkowicie ręcznie, tymi rękoma wykonana, bez użycia żadnych form. Co jeszcze mam powiedzieć? Ile czekolady? Słuchajcie, no 175 kg czekolady, tak według moich wyliczeń. Całość waży 180-190 kg razem z podstawą. Czekolada plastyczna, czyli daje nam takie fajne możliwości. Fajna włoska czekolada, która daje nam możliwości właśnie kreowania dłońmi. Wykonana według tajnych receptur cukiernika czekoladowa masa powinna wytrzymać od 25 do nawet 50 lat. Podobizna skoczka nieprzypadkowo odsłonięta została przed długim weekendem majowym, ponieważ miasto chce zachęcić turystów do odwiedzania Wisły. 1 maja duży rajd górski szlakiem Habsburgów, gdzie można właśnie w kierunku Baraniej Góry podążać razem z przewodnikami. Natomiast oprócz tego koncerty na rynku, duża gra terenowa, mnóstwo warsztatów dla dzieciaków. Tak naprawdę codziennie do 3 maja coś się w Wiśle będzie działo. To druga czekoladowa rzeźba Adama Małysza. Pierwsza zaczęła się kruszyć i trzeba ją było z domu zdrojowego w Wiśle usunąć. Podczas długich weekendów ogrody zoologiczne to jedne z najchętniej odwiedzanych miejsc. Wszyscy, którzy w najbliższych dniach zdecydują się wybrać do tego w Chorzowie, będą mogli zobaczyć nowych mieszkańców. Krokodyle krótkopyskie. Dorosłe samce rosną nawet do 1,80 m, czyli są mniejsze od innych krokodyli. Są też o wiele łagodniejsze. Na Śląsk przyjechały z Czech. Nawet rdzenni mieszkańcy na terenie, gdzie występują te krokodyle, czyli w środkowej Afryce, uważają je za mało szkodliwe i raczej nie boją się ich obecności, tak jak w przypadku innych krokodyli. Poza tym, co ciekawe, zęby tych krokodyli są jakby większe z tyłu i są przystosowane właśnie do miażdżenia skorup i pancerzy różnych mniejszych zwierząt. Pomimo tego, że krokodyle mają już ponad 2 lata, to wciąż nie wiadomo, jakiej są płci. Dopiero kiedy zaaklimatyzują się w chorzowskim zoo, weterynarze będą mogli przeprowadzić specjalistyczne badania. A z aklimatyzacją bywa różnie, tak jak w przypadku pingwinów Humboldta, które pojawiły się w zoo w 2020 roku. Opiekunowie porównują charakter tych zwierząt do kotów. Ten pierwszy kontakt, to oswajanie zajęło nam dość długi czas. Na początku były do nas bardzo nieufne. Przykładem może być jeden z samców, Kubo, który kiedy przyszedł był bardzo nieufny, strasznie panikował. Natomiast powoli, spokojnie przyzwyczailiśmy go do naszej obecności i obecnie jest jednym z najbardziej kontaktowych pingwinów. Można by powiedzieć, zrobił się z niego taki urwis. Zawsze kiedy czyścimy wybieg, kiedy karmimy, przychodzi, zaczepia nas, szuka jakiegoś kontaktu.
Pochodzący z Ameryki Południowej, a dokładnie z okolic Peru i Chile, pingwiny preferują ciepło. Dlatego też zimę spędzają w ogrzewanym pomieszczeniu z basenem. Gdy temperatura na stałe wzrasta powyżej 0 stopni Celsjusza, to są wypuszczane na wybieg. Na wybieg wyjdzie też Koko, czyli pierwsze w historii chorzowskiego zoo pingwinie dziecko. To nasz najmłodszy pingwin. Wykluł się 1,5 roku temu. W tym roku przeszedł pierwsze w swoim życiu pierzenie, także już ma szatę taką dorosłą, wygląda już zupełnie jak dorosły osobnik. Dorosłe osobniki pierzą się co roku i proces ten trwa do 2 tygodni. Mają wtedy mniejszy apetyt i rzadziej wskakują do wody, jednak na odwiedzających czekają wtedy na skałkach.